Halo, halo. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Czechu i witam was dzisiaj w gierce, która nazywa się Brothers, opowieść o dwóch synach. Nie wiem, o czym jest ta gra. Pamiętam, że chciałem ją nagrać 2 lata temu jakoś, ale myślałem, że to jest gra na dwóch, bo się sterowało osobno strzałkami jednym bratem i osobno jakby tym drugim, natomiast nie miałem znajomych, więc widzimy się 2 lata później i nagrywam to solo. Możecie zostawić lajka na sam początek, komentarz czy suba, jeżeli jesteście tu nowi, a my myślę bez zbędnego przedłużania. Zaczynajmy, trochę jeszcze poprawię głośność. Jeżeli oczywiście w tym odcinku była głośność źle i tak dalej, to naprawimy. Walniemy sobie pierwszy odcinek, taki 20-minutowy i myślę, że możemy tą opowieść zaczynać. Gra jest podobno bardzo smutna. Przynajmniej ktoś mi powiedział, napisał, że to jest jedyna gra, na której płakał. Więc, raczej spodziewałbym się tutaj pana dramata. I seria oczywiście jest nagrywana w 2K. Ja nie będę ukrywać, że ze wszystkich gier największą radość właśnie sprawiają mi takie gierki. Nie wiem dlaczego, ale właśnie Life is Strange i takie, które postanawiałem, które wywołują w jakiś stopniu płacz u nas, The Walking Dead. Też piękna gra, też ryczałem. Nie, no bo nie potrafiła, nie wierzę, że nie potrafiła się tak blisko łodzi tego. Ustawione to jest niemożliwe. Jak walczysz o życie tyle, to jest chłopie nic. To jest nic, wystarczy pach. Straszną łamagą byś musiał być. A to... Poczekajcie chwilę. Ale nie wiem, czy to nie powinno być tutaj jakieś napisy widzowe. No niestety widzowie gierka jest po angielsku. Będziemy musieli tutaj się wsłuchać. Chyba, że jestem w opcjach w stanie może jakieś napisy włączyć. Poczekajcie jeszcze po angielsku, żeby było łatwiej. No niestety, twórcy jedyne co dali w opcjach to coś takiego. Także nie ma za dużo opcji wyboru. No nic nie zrozumiałem, Nai! co ona Nai! powiedziała. Ta! Oni Ata po... Nai! Ata! Jakie Atamai? A ta gra nie powinna być kurwa po angielsku albo coś? Atamai, Atamai. To tak wszyscy mają Atamai, kurwa? To jakiś norweski? Umiem trochę norweskiego, widzowie. Brot. Na przykład chlebies. Uczę się nowych języków ostatnio. Właśnie norweskiego. Dobra. I steruję dwoma braćmi. Right control. Base. Ja mam trzymać te dwa przyciski, bo nie rozumiem. A right control. Okej. O kurwa. Oj, ojcie dupca, dobra, to będzie gi... Oj. Dobra, postaram się, żeby to mój mózg był w stanie w jakiś ogarnąć to sterowanie. Ja dopiero kurczę wstałem i te wszystkie pierwsze słowa, które dzisiaj wypowiedziałem, to w sensie słowa, które wypowiedziałem dzisiaj na odcinku, są pierwszymi słowami, które wypowiedziałem dzisiaj. Postanawiam sobie wrzucać ten 1-2 odcinki dziennie. Dzisiaj seria z tego, jutro seria z kurwa z czegoś innego, jeszcze nie wiem. Ale myślę, że będzie tak samo jak starałem się w ostatnich czasach teraz na kanale robić, czyli jeden odcinek z danej serii i drugi odcinek z danej serii.
innej. W sensie, kurwa, muszę poskładać myśli. Jeden odcinek o 14 z jednej serii, na przykład z dwóch braci, a drugi odcinek o 14 z jakiejś innej serii. Myślę, że tak będziemy robić. Ale głos tracę, kurwa. Ała. Czy Kasiu, mam voice cracka strasznego. Co teraz muszę zrobić? Co teraz? Okej. Kurwa. Dobra. 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 Pach, bratem, młodym, starym. Nie ata, tylko mu pomóc. Młody sam ciężko. I co teraz tutaj? Tutaj już skomplikowany proces jest. Dobra, dobra, no idź, idź. Czemu to jest odwrotne sterowanie, że jak klikam w prawo, to mi w lewo jedzie. Dobra, i teraz chodźmy starym. Dobra, i teraz jak sterować młodym? A, strzałkami. O, dobra, dobra. I teraz tym pach. I tutaj kontrol. Dobra, widzowie, mamy to, ale to nie jest łatwo ogarnąć dwa sterowania naraz, naprawdę. Chociaż niektórzy mają tak podzielone mózg, że są w stanie. Może ja jestem w stanie, tylko tak gadam. No i kręć, kręć, młody. Czemu nie kręcisz? Nie dasz rady solo? A, linę musisz starszemu. O, nie, nie, no i dupa. Wchodź, wchodź, młody, wchodź. A czemu mi... Ja akurat nie steruję teraz starym. No wchodź. A, moja klawiatura nie ogarnia chyba tylu przycisków naraz. Ja steruję młodym i starym jednocześnie, to ona ciężko jej idzie. Dobra, pach, pach. No. Dobra, czyli nasz stary umiera i trzeba go gdzieś zaprowadzić. Starego na plecy wziąć, damy radę. A myślę, że to będzie bardzo chillowa gierka. Ja coś muszę klikać, czy to po prostu kurwa w prędkości ślimaka będzie się... Wolniej, kurwa. Wolniej. Mam giga dużo czasu. Już starano. Giga... Specjalnie. 3-5 godzin śpię. Mam tak zajebiście dużo czasu. No właśnie, a propos tych odcinków widzowych, bo tutaj nastąpiła mała przerwa. Oczywiście Darkest Dungeon cały czas będziemy dokończać. Później Project Zomboid też sobie dokończymy tą serię. W międzyczasie nagrałem też... Nie no, to jest jakiś żart, kurwa. Nie no, nie mogę nic szybciej klikać, no. W międzyczasie nagrałem o... Ja się kręca. No ta gra jest... No to dokończę tą myśl może najpierw, tak, muszę się nauczyć to robić. Dokończyć myśli, które mam aktualnie w głowie. Project Zomboid dokończymy i w międzyczasie również nagrałem, słuchajcie, jeden odcinek z Hearts of Iron. Myślę, że wyszedł fajnie i myślę, że może raz na jakiś czas sobie nagramy jakieś takie odcinki ze strategicznych gier. Bo ja w te strategiczne gry grałem, szczególnie gdzieś tam za dzieciaka bardzo dużo w jakieś... Europa Universalis, to chłopie, teraz znam na pamięć. Tylko jakoś nigdy nie miałem okazji tego nagrać na kanał, nie wiem właściwie dlaczego. Kiedyś jak grałem a nie, to kiedyś nagrałem z 6 lat temu Europkę na kanał, jedną serię, ale nigdy jej nie dokończyłem. Z Irlandii chyba. Starałem się stworzyć Irlandię. Natomiast takie długie odcinki 40-minutowe bez montażu, no to były na tyle nudne, że nie chciało mi się tego nagrywać. To jest niesamowite, jak długo to trwa. Bo uznawałem, że za dużo czasu. Co? Nie chciało mi się nagrywać, znaczy, no chciało mi się nagrywać, tylko coś czuję, że ludziom by się nie chciało, ale oglądać, może w tym sensie. A namontowany niestety mój komputer w aktualnym czasie nie dawał sobie rady.
żeby pociągnąć tutaj serię montowaną. Więc do pizdy była ta seria, ale teraz sobie nagraliśmy fajnie, bo te 6 godzin skrócimy w 3 odcinki. Wody. Nie wody. Drzewo. Witu. Tatana. Perkele. Więc pierwsze co się usłyszy w ogóle po w innym języku to przekleństwo. To są przekleństwa widzowie po fińsku. O ile chyba kojarzę dobrze. Z My Summer Cara. Tatana. Nie wiem, widzowie, czy my powinniśmy mieć kurwa to po jakimś szwedzku, czy chuj wie po jakiemu to jest. Dlatego oczywiście jak najszybciej tutaj widzowie, dzisiaj skończę odcinek. Z 20 minut myślę sobie pierwszy odcinek walniemy. O kurwa, jakaś bitwa tutaj będzie ze Starszakiem. 20 minut słuchajcie, odcinek walniemy i będę musiał zobaczyć, czy na pewno wszystko śmiga. Co? A kurwa. Co? A. Ale skurwysyn. Nie pozwala przejść. Co, tą wodą mam za dupce z młodym? Młody nie umie pływać. No dobra. Hold the button to initera. A, na tym będziemy płynąć. O kurwa, no dobra. A co jak puszczę dramu tego? Czuję, że może się skończyć nieciekawie, więc może lepiej tego nie robić. Kurczę, zaskakująco mało pali ta gra zasobów ogólnie. Będzie trzeba podkręcić grafikę, o ile tutaj nie jestem w stanie podkręcić grafiki. W samej grze, bo nie ma takiej możliwości, nie ma takich ustawień. To w Nvidia tak samo jak w tym, w Assassinie jestem w stanie gdzieś tam. Jestem w stanie gdzieś tam w tej Nvidia. No zwiększyć ustawienia graficzne. Znaczy bardziej niż ustawienia graficzne to może wygładzanie krawędzi, coś takiego. Chyba tędy nie da rady, młody. To co robimy? Możemy się cofnąć na most. Jeżeli to są logiczne zagadki, jesteśmy kurwa na straconej pozycji niestety. Po kamieniu. Ło, co wykminił pan Czesław. No wchódź. Nie da rady? Po kamieniu? Może młody... Spróbuj. Może młody potrafi. Nie po kamieniu? Nie no, kurczę, chyba nie jednak po kamieniu. Może gdzieś tędy? Też nie. Dobra, zejdźmy na dół, zobaczymy na dole. Jumpuj no. A nie mogę w ogóle zejść na dół. A, czyli gracz mi jasno mówi, że tutaj na dole nie. O, widzicie, ja bym się cofał najchętniej do kurwa z pół mapy. No tu wygląda jak miejsce, do którego muszę kurwa się udać. Bez kitu. Tylko jak? Jak zrobię tak, to do góry skoczyć w stanie nie jestem. Okej, okay, jak skoczę tak i nie mam rąk, ale spróbuję tak, pach. Nie, to mi skacze do góry, bo chciałem na ten lewy kamień do góry skoczyć. Na lewo też skoczyć kurwa nie potrafię. No nie wiem, widzowie, co tu trzeba zrobić, kurczę.
Dobra, pogłówkujmy, kurwa. Użyjmy mocy wyobraźni i mózgu. Spróbujmy iść tutaj. Nie da rady. No to kurwa, to jest jedyna droga, gdzie ja mogę iść. Mogę się jeszcze raz do wody wpierdolić. Ale wątpię, że to o to chodzi. No właśnie, pamiętam jak to nagrywałem. Wow. Pamiętam jak to nagrywałem z 2 lata temu. No tak dziwnie, przedziwnie mi się wyglądało to sterowanie. Byłem przekonany o tym, że jednak to jest gra na 2 osoby. A tu pisze, dzisiaj przeczytałem opis tej gierki, a tam, że mam... A, to mi schodzi, bo tam dalej nie mogę. Kurczę, to nie wiem. A tu opis widzowej gierki dzisiaj taki, machłem, a tam chłopiem wielkimi literami. Poznaj przygodę w grze jednoosobowej, sterując 2 osobami. I mówię, co? No to chyba jest więcej dzisiaj nagrywamy. No a ta, no przecież ja widzę, kurwa. Ta! No przecież widzę, że ta, tylko nie umiem tam wejść. Nie wiem, kurwa, czy ja mam zbugowaną, mózg mam zbugowany, czy co ja mam zbugowane. Chyba, że są jeszcze jakieś inne przyciski ciekawe. Czekaj, help and options, settings. Nie wiem, how to play. Up arrow, left arrow, down, rotate camera. No, czyli nie ma innych przycisków, kurwa. No to... A ta, kurwa, ale jak? Jak? Słyszałem, muszę to wykminić. Dobra, widzowie, rozwiązanie tej sytuacji jest tak cholernie głupie. No nie wiem, głupie to jest według mnie. Gościu już był tu w ogóle po 7 minutach, my jesteśmy po 17. Rozumiesz, że my musimy synchrowalność? I mu to serio wyszło, on tak zrobił. Widziałem na odcinku. Ja mam coś zbugowane, bo on tak zrobił. Ajajaj, widzowie, kurwa. Po pierwsze to jebać tego skurwysyna, co nas tu zamyka. Tak zwany bully. Dręczyciel po polsku. Słuchajcie, trzeba skoczyć i się kurwa złapać. Nie znałem takiej mechaniki, że istnieje. Ciekawe, kurwa, skąd ja to miałem wiedzieć. Chyba miałem sobie, widzowie, tak o, wymyślić. Rozkminić w bani, jak to trzeba zrobić. Dobra, idziemy jak ninja. Też młody. Dawaj, łapaj się, młody. Dobra, jak kurwa. Pyk. I w mieście. No idzie. Pach. Pyk. Hot button to rotate the camera. Lewy shift, kurwa, prawy shift, dobra. A po co mi to? Świetnie. A jeszcze prawy też muszę was testować. No świetnie, fajna mechanika, tylko po co? I co mam zrobić? Dalej iść. O! Rozjebałem kogoś z bana. Chodź, młody. No, to sterowanie jest pojebane tymi braćmi. Znaczy, dobra, najtrudniejsze nie jest to sterowanie, okej? Okay? Widziałem naprawdę cięższe sterowania. W Assassin's Creed to sterowanie to się ze 3 dni musiałem użyć. Także tu jest o wiele prostsze. Łatwiejsze do zapamiętania, natomiast skoordynować mózg, żebym jednocześnie 2 braćmi chodził. To jest ciężkie. Niektórzy ludzie potrafią, tak mają po prostu mózgi stworzone, że potrafią robić 2 rzeczy dosłownie naraz. I między innymi na przykład, o, ten skurwesyn z tym kijem, jak ja mu w dupę wsadzę tego kija, chłopie. Jak to Jasperek powiedział, to mu chłopie chujem wyjdzie. I niektórzy ludzie potrafią tym... ręcoma normalnie podwójnie tak rysować, że jednocześnie prawą i lewą ręką potrafię rysować.
Ale młody tu wyjdzie. Pach. Więc pewnie dla nich taka gierka byłaby całkiem łatwym osiągnięciem. Myślę, nawet nie osiągnięciem. Bułką z masłem by była dla nich taka gierka. Natomiast ja mam, no nie mam tak połączonego mózgu i komentowanie rzeczy. A dobrze, bo kurwa tam niech stoi. Komentowanie rzeczy, granie w gierkę to nie są łatwe kurwa sprawy. Co tu się dzieje? Dziadu! Dziadu! Mnie do dziada, gdzie mam iść? Tam mam iść. No, trzeba sobie zrotować trochę kamerę. Pach. Wyjebali chłopa z tego. Stara wyjebała starego. Co to za kot? Poka, mogę się pobawić? Pomogę. Okej, okay. Jakaś interakcja, podoba mi się to. Tu na dziada mogliśmy też nagwizdać. Lubię takie małe interakcje, tworzą cały świat. Tu też kolejny dziadu śpi. Kurwa, wy coś robicie w tej w robocie, czy wy tylko kurwa śpicie? Daj grubasie jebany. No co? No widzę, tu dźwignia jest, kurwa, wstawaj. Nie no, kurwa. O. No i młody miał lepszy pomysł. Ty, czyli młody i ten mają osobne interakcje. Wracamy kurwa do kota. To jak najszybciej. Chcę zobaczyć, jaki młody ma interakcję z kotem. Poproszę tutaj pogłaskać pana kotła. O! Kot. Jakbym siebie widział. My zawsze kurwa z jakiegoś powodu zwierzęta lubią. Może jestem kurwa do nich podobny, do zwierząt. Mierdzego, one czy coś. Nie wiem, ale zawsze mnie lubią zwierzęta. Jest dziwne. Chciałbym otworzyć tą bramę patałachu, jebany leniu. Proszę otworzyć bramę, no co ty? Chłopie, otrząśnij się. Nie bramę, tylko kurwa most. Most to brama taka. Często bramy właśnie takie wielkie do tych, nie? Znaczy często może przesadzam, ale zdarzały się, że bramy. Zdarzało się, że bramy do zamków otwierały się w taki sposób na fosie i jednocześnie służyły jako brama i jednocześnie służyły jako most. Myślę, że tutaj sobie zakończymy dzisiejszy pierwszy odcinek. Ja muszę sprawdzić, czy przede wszystkim dźwiękowo to wygląda dobrze, czy nie ma przesterów jakichś wielkich, czy mówić ciszej, mówić głośniej, czy jakościowo daje radę. Pamiętajcie, że możecie zostawić lajka, komentarz, suba, wpaść na Twitcha, Discorda i tak dalej. Wszystko macie w opisie. Dzięki wielkie, postaram się wrzucać jak najczęściej. Pamiętajcie, że teraz mam dużo rzeczy na głowie, dużo rzeczy robię. Jestem mocno zmęczony, więc te jakość tych odcinków, jeśli chodzi o słowa, może troszeczkę upaść, ale może też właśnie pójść do góry przez to, że będę gadał głupoty i o tym nie myślał w ogóle, co mówię, tylko po prostu leciał na żywioł. Mam nadzieję, że nauczę się kilku rzeczy, które sprawią, że te odcinki będzie się lepiej oglądać, czyli między innymi kończyć zdania i skupiać się bardziej na tym, co mówię, aniżeli na
A mniej na grze, bo trochę. No teraz akurat jest ciężko naprawdę się skupić na tym, co mówisz, kiedy jednocześnie musisz grać dwoma braćmi. Ale myślę, że może to wymasterujemy i następny odcinek będzie. Następne przyszłe odcinki i przyszłe serie będą dużo lepsze. Do zobaczenia. Widzimy się w następnym odcinku. Jameson.